Witam, z tej strony Grego. Dzisiaj was zapraszam ponownie do Kronik Dusz, gdzie będziemy podążali ścieżkami tym razem Yoshimitsu, jednego z bohaterów gry Soul Calibur 6, a zarazem gniewnego ducha, który chce się zemścić za krzywdy wykonane na jego klanie. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję pod filmikiem, a ja zapraszam was do oglądania. Okrutne przeznaczenie klanu Manji. The Manji clan, a group of Japanese ninjas known for their unusual powers, maintained neutrality even as their country was embroiled in civil war. Fearing their strength and their defiance, the nation's chief warlord ordered every man, woman, and child be killed. However, one survived, Yoshimitsu, next in line to succeed the chief and a master swordsman. He single-handedly took on the warlord's army, dealing them a hard blow, but they eventually overwhelmed him, severing his right arm. Despite the countless pursuers sent after Yoshimitsu, he vanished without a trace. That is until one day, an agent for the warlord received word that Yoshimitsu had been sighted. Czyli wybili cały jego klan i teraz się mści. Tak to wygląda. It was in this vicinity, sir. He lurks around here, you say? You're sure of that? Yes, sir. He matches the description. He even had a mechanical arm. So, he escaped deep into these mountains. Finally, good tidings for our lord. Huh? He did not escape. He just wished to converse with you. Oh! A to niespodzianka! A demon runs wild! What are you? You some kind of monster? It has been a while since I've met such lowly dogs. Is that really you, Yoshimitsu? Why do you look like that? My hate for you all has transformed me into a demon. Now it is my turn to ask questions. They are about the soul edge you seek. You will get nothing from me! No to chyba musimy z ciebie wyciągnąć informacje na własny sposób. Bardzo bolesny sposób. Okej, nie do końca to chciałem, ale... I tak, mamy to w garści. Okej, zobaczmy jak ten finał wygląda, ale wygląda boleśnie. O. My się jeszcze na tym leczymy. Interesujące. Okej, czy my właśnie mu doprowadziliśmy do tego, że on miał migrenę? Okej,
dokończmy dzieło zniszczenia. I kop jak w kostkę. Gaze upon yourself in my blade and recall what you can about Soul Edge. But know this, you cannot lie to a Manji. Manji? Mind reading? So it is as the rumors say. Soul Edge is indeed an invincible sword. You appear to have searched for it far and wide. But now, that task shall lie with me. And then, with that power, I shall teach you fiends the meaning of hell on earth. No, widać, że bardzo chcę dokonać tej zemsty. Wszelkimi możliwymi środkami. A słysząc wieści o Soleczu, który jest sprzedawany podobno na aukcji w porcie, postanowił odebrać ten miecz, lecz spotkał człowieka, który dzierżył dziwną broń. Spodziewając się, że on może mieć jakiś plan, podejrzewał, że to on stał za aukcją. I coś mi to mówi, że to jest małe nawiązanie do tego, co mieliśmy w ostatnim odcinku z Maxim. Albo i nie. Albo no w sumie pasuje. Właśnie jest Servant Lightning. Look at my blade. Wszystko się zgadza. Was a fake designed to dry out and kill my lady's competitors. Enough. My, what a black day this has turned out to be. So you are the one who spread the rumors. Tell me everything you know about the real Soul Edge. What is this monstrous transformation? Deal with him at once. Czyli zajmujemy się handlarką, która oszukała Maxiego, i w sumie Maxi oszukał trochę ją. Aż teraz musimy się zająć jej opryszkami. I po nim. Przy okazji się podleczymy. Albo i nie po nim, ale i tak się podeszliśmy. Jeszcze mamy dwóch do pokonania. Oj, to go teraz zaboli. Podleczmy się jeszcze trochę na nim, albo i nie. Bo uniknął akurat ciosu. Dobra, jeszcze jeden opryszek Lylee do pokonania. A, sama Lylee. Ale nie zatrzyma wściekłego ducha. A masz, mamy cię. O, widać, że lubi kontrolować.
drzwi do wody. No i do wody. That is everything I know. But it is all hearsay. Make of it what you will. So the rumors multiply as one heads west? If you doubt me, use that strange power of yours. By the way, are you having money troubles? If so, I have something that might interest you. Do not be absurd. Even as a demon, I'd never strike a bargain with a scoundrel such as you. Get out of my sight. Demon, który nie lubi podpisywać układów. A to ciekawe. Ale Yoshimitsu dalej szukał informacji na temat Soul Edge, co go sprowadziło do Imperium Ming, czyli do Chin. Gdzie dalej ktoś dosłownie z obsesją na temat tego miecza, zwany jako bohater miecza, postanowił zostać sam imperator wręcz wysłał kogoś, żeby poszukiwał tego miecza. Zaś rebelie i gniew rozszerzają się pomiędzy Imperium, które już powoli upada. Możliwe, że ten miecz jest bardzo temu potrzebny. Imperium. That looks like quite a burden, brother. How about taking a load off? This is the sacred sutra of Buddha himself. A full heart fills not one's belly. Buddha, you say? Ha! There are neither demons nor Buddhas in this world. If he's real, let's see him save your life right now! What the? Where'd you come from? From hell! Oho, czyli bijemy teraz kilku bandytów, którzy postanowili napaść biednego mnicha. Nawet im nie współczuję. Należy im się porządne lanie. No i po nim. Teraz jego koleżka. No i po bandytach. Thank you kindly for your help. Your swordsmanship and your kindness remind me of a hero from ancient tales. Such nonsense. I merely took pity on one who willingly submits himself to death. Many speak of great intentions, but few are those who act to save others. The feeling of commiseration is the beginning of humanity. You walk a noble path. You know nothing of me.
The path I walk is strewn with corpses. Though you now walk a different path, your destination may remain the same. Shikiso kuze ku kuso kuze shiki juso gyo shiki yakubu nyoze. I pray your deliverance from doubt is swift. Okej, okay, no. No trochę mu przegadał ten mnich. Szlachetny demon. Interesująco to brzmi. Lecz jak podróżował wzdłuż Imperium Ming na zachód, Yoshimitsu zatrzymał się w wiosce, żeby uzupełnić zapasy wody. Demony muszą pić? Ciekawe. Ale tam była grupa zniewolonych istot i porwanych ludzi. Oni też poszukiwali Soul Edge'a, a przynajmniej tak mówili. Nie powinien się tym zajmować, przynajmniej nie teraz, a z jakiegoś powodu postanowił tego nie ignorować. You had best leave now. You are the last one. Thank you. What am I doing? None of this will help me achieve my aim. You! So, you are the one who freed our experiments. Ah, there you are. I have been waiting. Your lizard men knew nothing that could aid me, so... Why, you? Well, we have you surrounded. Happy now? Tear the intruder to pieces! He shall make an ideal sacrifice to Pelgea. Bardziej bym powiedział, że jesteśmy otoczeni teraz przez trupy, bo my was za chwilę teraz pochciachamy na kawałki. Okej, to trochę nie wyszło. Ale to cię już zaboli. Jedna jaszczurka z głowy. Teraz pytanie, czy kultysta, czy kolejna jaszczurka? A, kapłan. Tym razem z kosą. Ale żniwiarz z niego dość kiepski. Wykończmy go. Serio, on to jeszcze przeżył? Ała. To, że on to jeszcze przeżył. God damn it. Tell me, who has Soul Edge? They call him Nightmare. O, czyli kierują już nas bezpośrednio do koszmaru. The High Priest Kumpetku is waiting for an opportunity to strike. Final question. Where is this Nightmare? In Europe. Ostrine. Czyli kierują nas prosto do niego. What have you done to me? What? My powers! I have failed! Pelgea! I offer you my body! Death shall be sweet release! Ow! Ow! My blade is clouded by the evil it has absorbed. Have I overused its power?
Wątpliwe. Bardziej... Wracasz chyba do człowieczeństwa. Lecz Yoshimitsu ruszył ku Europie za pogonią, za informacjami za Soul Edge'em. Gdzie wiedział się, że Nightmare w swoim zamku dzierży to ostrze. Lecz zaczął Yoshimitsu odczuwać brzemię swojego umysłu. This must be his doing. Such cruel. Wherever the Azure Knight, Nightmare treads, only darkness and the stench of blood remain. His relentless evil makes me sick. My determination to avenge the slaughter of my clan has not faded. But does that not make the Azure Knight and I one and the same? Is this what my clan would want after suffering such bitter deaths? Is my soul now clouded like my sword? No, I cannot allow the flame of vengeance to fade. I cannot. Czyli zaczyna się zastanawiać, czy nie jest taki sam wręcz jak rycerz. Lecz dotarł w końcu do zamku Orsteinburgu, w którym przebywa Koszmar, zwany także Azurowym Rycerzem. Lecz on już został pokonany. Lecz Yoshimitsu spotkał się z młodą wojowniczką o wielkiej, lecz czystej mocy. No, spotykamy się z Sofitią. The evil aura. It belongs to you, does it not? Did you come here in search of Soul Edge too? Yes. I need to avenge my clan. Young lady, if you know anything about Soul Edge, tell me. You bear a strange power. But it has no effect on me. I am protected by another. And by the gods. If it is evil you seek, I shall have no choice but to stop you. Czyli czempionka greckich bogów stoi nam na drodze. To będzie interesująca walka. Battle 1. Fight! How is this? Mamy cię. To nie wyszło, ale to już powinno wyjść. Mamy cię. How is this?
Ała! Mamy cię! I zakończmy to w pięknym stylu. Powiedziałem w pięknym stylu. To nie pozwoliła nam zrobić finishera. A to wredna. Power. However, I sense more to your sword than just anger. There is sadness and confusion. You know how to read minds, too? Even without such power, you can tell much by someone's eyes and their voice. Revenge. Is that what you truly desire? What is it to you? Can you not answer? I am speaking to your soul. I do not know anymore. No! Cast your sword aside! O, robi się interesująco. Chyba będziemy mieli jeszcze jedno starcie przed nami. Zło, które przebywało w ostrzu Yoshimitsu, zareagowało na złą energię w Wojnsburgu. I ostrze to zamieniło się ducha gniewu oraz zła, który chciał pożreć duszę Yoshimitsu. Więc musimy zatrzymać tego demona, zanim to zrobi. Tonight, the demon runs wild again. Who are you? You wish to know my name? I am the demon of the sword. Hatred is my purpose, and blood sustains me. I see. I know your name. It is... My name is of no importance. I shall take your body and use it to reduce this world to ashes. Wybacz, ale nie pozwolimy ci za bardzo na to. Au! Ultem od razu na nas wyszedł! Jest na ciągłym wzmocnieniu. Co trzeba wziąć pod uwagę? Dobra, jeszcze mamy szansę. Ała. Mamy cię. No, jeszcze tylko dwa razy i będzie po nim. Quiet!
Mamy go. So vile. Let me guide you to hell. Battle forced. Fight. Zakończmy to. Mamy go. Demon miecza został pokonany. Why do you resist? I shall grant you what you desire. Enough. You are not the demon of the sword. You have another path open to you. You! Your name is Yoshimitsu! Now be silent! Okej... Good. You finally come too. Where am I? Oh, you. I'm in your debt. Do not reproach yourself. No. I was weak. I lost my way. Only the thought of another's death kept me going. But never did I discern what I was becoming. I must walk the path of benevolence and justice. If I protect the weak and crush evil, none shall ever again walk that wicked path I took. That is how I shall avenge my clan. Czyli postanowił zostać demonem sprawiedliwości, as I battle for justice. Żeby w ten sposób pomścić swój klan. Interesująca ścieżka, nie powiem. The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history. Bardzo interesująca ścieżka. Lecz to byłoby na tyle z historii Yoshimitsu w grze Soul Calibur 6. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!